Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Hilariusza świętego żywot. Wypisany od świętego Hieronima, Adona i innych i po wielkiej części w rocznych dziejach Baroniusza. Żył około roku pańskiego 360. Umarł roku pańskiego 369. Hilarius, biskup Pictawa, miasta francuskiego, będąc rodu uczciwego i nauką wielką i pisaniem sławny, w małżeństwie tak żył jako który zakonnik. Miłując ubóstwo chrześcijańskie, dostatku swego, w którym był wychowan, zapomniawszy, nad siłę i zwyczaj swój robił i orał rolą, ręką swoją na ubogie, aby im potu swego udzielać mógł. Taką jałmużnę miłą sobie i ucieszną przed Bogiem poczytał. Darów też boskich w nauce i rozumie nie zaniechywając, uczeniem i napominaniem bliźnim służył, na niczyj się stan i wielkość nie oglądając. Będąc świeckim, tak się towarzystwem heretyckim brzydził, iż nie tyle z nimi nigdy jeść ani pić, ale i pozdrawiać ich nie chciał. Po tym, gdy mu żona umarła, był na biskupstwo piktawskie wezwany, na którym wielce się pobożnie zachowując i wiary świętej przeciw Arianom, którzy bóstwu i przedwieczności Syna Bożego uwłóczyli i Trójcę Świętą bluźnili broniąc, inne zwiedzione biskupy, którzy się pogróżek cesarza Konstantego bali, na się oburzył. Tak, iż za zdradą Saturniana, arelateńskiego biskupa, na synodzie pitereńskim, wywołanym z ziemię, uciekać z gardłem musiał do Frygiej, gdzie mu na wygnanie miejsce naznaczone było. Bo na ten czas katolicy, zwłaszcza biskupi i kapłani, o wyznanie Trójcy Świętej i Bóstwa Chrystusowego z majątności gardła i sławy w ariańskim prześladowaniu nastawiać musieli. Tam na wygnaniu będąc, świątobliwością żywota swego tak się wsławił, iż go obywatele o wskrzeszenie umarłego prosić śmieli. I zjednał to u Boga mąż święty, że im go żywego stawił. Tamże dobrze i na cześć Bożą onego czasu wywołania swego używając, znaczne one i wielkiej nauki pełne, a bardzo Kościołowi Bożemu pożyteczne, przeciw Arianom księgi napisał. O świętej Trójcy, które temuż cesarzowi, który go wygnał, ofiarował, w nich dowodnie pokazując, iż Syn jest jednoistotny Ojcu, a iż Boga w Trójcy jedynego, słusznie wedle prawdy katolickiej i Pisma Świętego, wyznawa Kościół Święty Apostolski. A będąc na onym wygnaniu we Frygiej, na synod do Selewecjej, które miasto jest w Isauriej, z innymi biskupy za rozkazaniem cesarza Konstancjusa Arianina zawieziony był, na którym ariańskim biskupom mocnie się sprzeciwił, fałsze ich rozbijając. I po synodzie do cesarza posłem się uczynił, wrócenia się na wygnanie od niego nie bojąc i prosił go w Carogrodzie, aby mu dysputację z Ariany dozwolił, czego gdy nie uprosił, pismem troim, wolnym bardzo i ostrym językiem, grzechy i niewierność Pana onego karał. Zowie go antychrystem i gorszym niżeli był Nero i Decius i Maksymianus i inni pogańscy okrutnicy. Podziwienia wielkiego rzecz godna, gdy w ten czas inne katoliki biskupy i swoje niektóre sobie przeciwne Ariany wyświecał i trapił, Hilariusza o one słowa nie tyle nie wygnał, ale go za radą swoich Arianów, którzy się jego nauki i mocy w nim boskiej bali, do Pictawu na jego biskupstwo przywrócił. Z wielką go radością wszystka Galia, a zwłaszcza katolicy przywitali, iż się do nich wedle słów Hieronyma Świętego jako z wygranej wojny nad heretyki wracał. I będąc długo na onym biskupstwie, prawie wszystkę Francję oczyścił i od ariańskiego błędu, nauką, pisaniem i pracą, a niebezpieczeństwem swoim w rozmaitych z heretyki wojnach wyswobodził. Pismo jego święty Hieronym tak chwali, iż o jego prawej i katolickiej nauce we wszystkim czytelnika ubezpiecza. Z nich Augustyn Święty przeciw heretykom pelagianom świadectwa brał i jego pismem nauki katolickiej bronił. Świętego Hilarego uczniem był on nasz wielki święty Marcin, biskup turoński, który wysoką świątobliwością swoją mistrzowi swemu sławy przyczynił, iż się jego szkoły owoc tak wielki na nim pokazał. Umarł w Pictawie roku pańskiego 369, uspokoiwszy kościół swój i prawie wszystkę Francję od ariańskich jadów wyzwoliwszy. Wielkimi cudy i po śmierci Pan Bóg go wsławił, które Fortunatus we 200 lat po nim na toż biskupstwo wstępujący szeroce wypisał. Nauka świętego Hilariusza o niektórych artykułach, na które kacerstwa dzisiejsze biją. Iż jest zacny i wzięty doktor kościelny, którego Augustyn Święty na podparcie nauki kościelnej używał, godziło się tu przytoczyć, jako on uczył i trzymał, tak dawnym i starym i tak świętym będąc. Abyś poznał, wierny czytelniku, iż Kościół Święty Rzymski, starodawną apostolską, utartą i od świętych ojców podaną naukę trzyma, ażebyś się umiał od tych nowych, niestwornych i z powolnością życia rozpustnego pomazanych nauk uwiarować. Naprzód wyznania Trójcy Świętej i przedwieczności Syna Bożego i jednoistności Jego z Ojcem mocnie bronił. I o tym księgi De Trinitate napisał Libros Duodecim. I dla tej nauki wygnanie i wielkie od Arianów prześladowanie cierpiał. O pochodzeniu Ducha Świętego od Syna, tak jako i od Ojca, twierdzi Liber Secundus et Octavus De Trinitate. Mieniąc, iż Duchowi Świętemu pochodzić od Ojca i brać od Syna jedna rzecz jest. Bo wszystko, co jest ojcowskiego, toż ma i Syn. O przenachwalebniejszym sakramencie tak trzymał, iż w nim jest żywe i przyrodzone ciało Pana i Boga naszego, Jezusa Chrystusa, a pożywając go, prawie i przyrodzenno i rzeczywiście go pożywamy, acz pod zakryciem i osobami. Bo tak mówi Liber Octavus de Trinitate. Jeśli prawdziwe słowo stało się ciałem i my prawdziwe słowo ciało w potrawie pańskiej przyjmujemy. Ten przyrodzenno w nas mieszka, który przyrodzenie ciała naszego nierozdzielnie, stawszy się człowiekiem, nasie przyjął i przyrodzonego ciała swojego na przyrodzenie wieczności pod tajemnicą nam udziela i z ciałem je naszym złącza. I tak jesteśmy jedno. Bo i w Chrystusie Ojciec jest, i Chrystus jest w nas. I na drugim miejscu, w tychże księgach. O prawdzie, powiada, ciała i krwie Chrystusowej w sakramencie, wątpienia żadnego nie masz. Bo wedle słów i świadectwa pańskiego i wedle wiary naszej prawdziwe ciało jest i prawdziwa krew jest. Gdy to bierzem, to się staje, iż my jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus w nas. I zali to prawda nie jest? Niech jemu to nieprawdą będzie, który sobie Chrystusa Jezusa za prawdziwego Boga nie ma. Jest on w nas przez ciało i my jesteśmy w nim i z nim. To, co jesteśmy, w Bogu jesteśmy. O Piotrze Świętym trzymał, iż jest fundamentem i opoką kościelną. Bo in Mattheum canone sexto decimo tak mówi do świętego Piotra rzecz czyniąc. O szczęśliwy fundamencie kościelny, takim nowym nazwiskiem i godna opoko takiego budowania, która piekielne prawo i brany jego i wszystkie zamki jego kruszysz. Toż twierdzi na psalm 131, iż Piotr Święty jest pierwszy wyznawca Syna Bożego, fundament kościelny, wrotny Królestwa Bożego Niebieskiego, i w ziemskim sądzie niebieski sędzia. Toż mówi na psalm 143. O mocy tegoż Piotra Świętego tak naucza in Mattheum canone sexto decimo. O błogosławiony wrotny niebieski, na którego wolą klucze do wiecznych pałaców dane są, którego ziemski sąd uprzedza on niebieski, iż to, co on zwiąże albo rozwiąże na ziemi, tęż ma moc na niebie. O przyczynie świętych i wzywaniu ich tak naucza na psalm 124, gdzie Dawid święty mówi: Góry około miasta Bożego, a Pan w okolicy ludu swego. Wykłada góry być święte Boże, już w Panie zaśnione. I anioły Boże, z których miasto, to jest Kościół Boży, obronę ma, gdy tak mówi. Nie schodzi tym, którzy stać chcą na straży świętych i na obronie aniołów. Bo mówi: Góry około niego i Pan w okolicy ludu swego. I niżej: A żebyśmy nie rozumieli, aby nam mała była pomoc z apostołów, albo z patriarchów i proroków, albo raczej z aniołów, którzy Kościół strażą obtoczyli, przydano jest, iż Pan w okolicy ludu swego ninie i na wieki. I na psalm 129 mówi: Są duchowie na posługę posłani tych, którzy biorą dziedzictwo zbawienia. Acz Pan Bóg wszystko wie, co czynim, ale dla krewkości naszej, żebyśmy mogli i uprosić, i zasłużyć, potrzebuję duchownej przyczyny i posługi ich. O wolności władzy i wolej naszej na psalm wtóry tak mówi: Każdemu z nas, powiada, dał Pan Bóg wolność w żywocie i w zmysłach, żadnej niewolej na oboje nie kładąc, aby nikogoż z przyrodzenia złego albo dobrego zakon nie niewolił. Ten, który nas na dobrowolne używanie błogosławieństwa swego stworzył, wysługę nam i pomnożenie w niewinności i w uczciwości żywota postanowił. A co by za zapłaty i czci zniewolona dobroć była godna? Gdyby złym być przez niewolenie takie nikt nie mógł. A tak dobrym być na wolą dano, żeby dobroć zapłaty nabywała z wolności. O wytłumaczeniu Pisma Świętego in psalmo centesimo tricesimo tertio tak mówi: Nowi tłumacze niech mówią, co chcą. My na starodawnym i wziętym przekładaniu Pisma przestawać mamy. O wykładaniu Pisma Świętego tak uczył Libros Secundo de Trinitate, iż go nie każdy wedle głowy swej wykładać ma. Bo na tym, powiada, jest heretyctwo, gdy kto w rozumieniu Pisma pobłądzi i nie Pismo, ale wykład Pisma kacerstwo rodzi. O heretykach tak trzymał, iż Pismo za sobą, ale źle rozumiane przywodzą. Libro Secundo ad Konstantinum Augustum tak mówi: Pomnij, iż żadnego heretyka nie masz, który by tak nie kłamał, iż jego bluźnierstwo z Pisma wzięte jest. Stąd Marcellus, Słowo Boże czytając, o Słowie Bożym nic nie wie. Także Fotinus, etc. Wszyscy Pismo bez rozumienia w uściech mają i wiary bez wiary uczą. A Pismo nie w czytaniu, ale w rozumieniu, nie w odstąpieniu, ale raczej w miłości jest.